Tworząc kolekcję, mamy świadomość, że chcemy przekonać odbiorcę do sztuki współczesnej. I to przekonywanie odbywa się jak gdyby na dwóch poziomach. Na poziomie atrakcyjności takiej wizualno-konstrukcyjnej dzieła i na istotności problemu, które ona zawiera. I staramy się łączyć te dwa aspekty sztuki, które nie zawsze występują razem, bo znamy sztukę, która jest kompletnie jak gdyby pozbawiona jakiegokolwiek takiego daru dekoracyjnego w stosunku do odbiorcy. Deborah Sengel jest fenomenalnym przykładem właśnie połączenia tych dwóch rzeczy. To niezwykle atrakcyjny wizualnie obiekt, równocześnie dający bardzo szerokie możliwości interpretacji, zarówno w obszarze symbolu, jak i w obszarze takiego przeniesienia, czy właściwie przetłumaczenia tej pracy na pewne aktualności współczesne. Deborah oprócz tego, że studiowała sztukę, skończyła również biologię. I to jest bardzo istotne, ponieważ ona we wszystkich pracach nawiązuje w sposób taki realistyczny, właściwie taki materialny, do symbolu zwierzęcia. Zwierzęcia ma to do siebie, że kondensuje pewne aspekty w sposób jednoznaczny. Zwierzę nie zamienia się w symbol taki rozmyty, taki detaliczny, taki otoczony jak gdyby możliwościami dodatkowych interpretacji. To jest taki jeden mocny symbol. Jest albo niewinny, albo groźny, albo zabójczy, albo w jakiś sposób podstępny i tak dalej, i tak dalej. I ona wykorzystuje wszystkie te symbole, które przenoszą zwierzęta w swojej sztuce. Wykorzystuje również prawdziwe preparaty. We wszystkich jej pracach pojawiają się zwierzęta wypchane. Symbole zwierzęce, one nie są ostatecznym jak gdyby celem pracy. One są wykorzystywane w budowaniu pewnej intrygi problemowej na ich bazie. I tutaj mamy człowieka, który siedzi przed takim lustrem, z którego korzystają aktorzy i zmienia głowę jednego zwierzęcia na głowę innego zwierzęcia. I w tym momencie następuje pewien rodzaj takiej deklaracji światopoglądowej. Już nie chcę być barankiem, zamieniam się w tej chwili w groźnego psa. Psy to w ogóle najczęściej wykorzystywane zwierzęta w sztuce Deborah Sengel. Wielu odbiorców traktuje tę pracę jako niezwykle aktualną, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, że no, zdjęliśmy głowę baranka i walczymy i stajemy się istotą groźną. Także interpretacji jest wiele, a przyjemność w oglądaniu ogromna. Thank you.